Witamy Państwa, 24 dzień października, późną wieczorową porą, no bo teraz już będą nam towarzyszyć te wieczorne pory, bo ciemno na dworze, ale w kinie jasno. A czy będzie jeszcze jaśniej za sprawą kolejnego obrazu, o którym będziemy chcieli z Państwem porozmawiać? No to już się przekonamy w rozmowie z panią dr Sylwią Frank. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Witam serdecznie. No to rzeczywiście ja cieszę się zawsze, że możemy o tym kinie polskim mówić, co by nie było, bo jednak na tle tego hollywoodzkiego kina jak od czasu do czasu coś się pojawi. Nawet niekoniecznie, jeśli to jest jakaś perełka, to też warto mówić, że to kino mamy. A nawiązuje do tego, że przecież na zakończonym niedawno festiwalu w Gdyni właśnie film, o którym będziemy mówić, znalazł się w konkursie głównym. I to też już jest pewna namiastka do tego, by o tym filmie powiedzieć. To pani zdaniem potwierdzenie takiej dość wysublimowanej drogi młodzieńca z Ząbkowic Śląskich. Mam oczywiście na myśli twórcę Ślepnąc od świateł, czyli reżysera Krzysztofa Skoniecznego. No tutaj byśmy pewnie wymieniali jeszcze jego parę wcześniejszych filmów, ale młodzieniec 40-letni, powiem szczerze, już się zapisał chyba tak na dobre na kartach polskiego kina. A jaki zdolny ten młodzieniec. Tak, film Brooklyn Zoo, bo o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, bez wątpienia stanowi potwierdzenie wyjątkowej artystycznej drogi tego młodego reżysera. Jego twórczość charakteryzuje się mocnym wizualnym stylem i ten styl łączy ze sobą z jednej strony brutalność, a z drugiej strony poetyckość. A tutaj mamy jeszcze bardzo skomplikowane portrety psychologiczne, często młodych bohaterów, jakże zagubionych w tej współczesnej, brutalnej również rzeczywistości. I w przypadku Brooklyn Zoo można się spodziewać, wydaje mi się, kontynuacji tego nurtu, trendu, w jakim operuje Skonieczny, choć może z nowym, bardziej dojrzałym podejściem, zwłaszcza jeżeli chodzi o spojrzenie na sprawy społeczne i egzystencjalne, bo te sprawy zawsze były bardzo bliskie Skoniecznemu. No tak, bo i przecież i w Hardcore Disco, prawda, czy w ciemności, to były filmy, które jednak ten duży rys, właśnie o którym pani mówi, społeczny sobie niosły, prawda? No dobrze, ale wie pani co, oglądając i czytając o tym filmie, to zadałem sobie takie pytanie, czy to może być, jeśli o tym filmie w Brooklyn Zoo mówimy, taki swoisty manifest pokolenia. I przyszedł mi na myśl rok 1981, bo już taki stary jestem i słynny My dzieci z dworca Zoo. Oczywiście to są inne czasy, inne realia, ale czy Skonieczny tym swoim obrazem jest w stanie trafić do właśnie tego pokolenia, które jest bohaterem tego obrazu? Właśnie czy ta opowieść jest w stanie przełożyć się jakoś na wizję tego pokolenia, o którym on opowiada? Tutaj muszę powiedzieć, bardzo słuszne skojarzenie z filmem My dzieci z dworca Zoo, bo rzeczywiście świadczy to również, tak sobie pomyślałam teraz, o pewnej uniwersalności tematów. Tak, mimo że oba filmy dzieli 40 lat, to jednak pojawiają się wspólne motywy. Młodzieńczość, alienacja, zagubienie i poszukiwanie drogi w tym właśnie trudnym, współczesnym świecie. I wydaje się, że Krzysztof Skonieczny, będąc bardzo wrażliwym reżyserem, bo on taki właśnie jest, faktycznie próbuje o swoim filmie czy w swoim filmie oddać głos młodego pokolenia, które rzeczywiście wciąż zmaga się z własnym miejscem w tym jakże szybko, bardzo pędzącym świecie. Proszę pani, no a teraz chwilę o tle, zanim o fabule, bo to tło chyba jest takie dla pani też ważne, bo to miasto, z którym jest pani bardzo zaprzyjaźniona, czyli oczywiście Wrocław, sam tytuł oczywiście, czyli Brooklyn Zoo do tego nawiązuje. Jak się przedstawia ten Wrocław dla pani w tej filmowej pocztówce, bo jak oglądałem zwiastun, to sobie pomyślałem, taki rzeczywiście pocztówkowy kadr młodzieńczy z Wrocławia do mnie trafił. Tak, ale czy jest to taka idylliczna pocztówka turystyczna? Chyba nie. I ten Wrocław tutaj nie jest tylko tłem fabularnym do filmu, on jest takim pełnoprawnym, powiedziałabym, bohaterem. I Skonieczny pokazuje realia tego Wrocławia. Nie tylko tą piękną, zewnętrzną warstwę, która jest przystępna, jakże przystępna i podziwiana przez turystów, ale właśnie tą bardziej mroczną, surową, skontrastowaną wizję Wrocławia. I wydaje mi się, że
ten kadr właśnie, Wrocław przedstawiony w ten sposób, bardzo dobrze oddaje alienację i problemy młodych ludzi. Teraz czas na pytanie konkursowe od naszego gościa. Jak zwykle Państwo już się szykujcie na nadsyłanie prawidłowych odpowiedzi, bo ostatnio, z czego się bardzo cieszę, było ich sporo i oby tak było dalej, ale czego pytanie będzie dotyczyć, o tym dr Sylwia Frach. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Film opowiada o wrocławskim skaterze, a w filmie wystąpił znany amerykański skater końca lat 90. i początku XXI wieku. O Kalifornijczyka, o jakim imieniu i nazwisku pytamy? No to chyba trudne nie jest, na pewno Państwo znajdą, zwłaszcza ci, co interesują się deską czy deskorolką, to chyba nie powinni mieć żadnego kłopotu, żeby to odnaleźć. Piszą Państwo tradycyjnie, czas na seans, @czasnaopole.pl i czekamy na Państwa prawidłowe odpowiedzi, jak zwykle. Informacje później o laureatach piszemy pod naszym filmem i wysyłamy informację drogą mailową do Państwa, gdzie i jak odebrać nagrody ufundowane przez sieć Kin Helios w Opolu. To może na koniec, Pani doktor, odniesienie do literatury, bo ten taki międzykulturowy performance przywołuje mnie z jednej strony oczywiście w swojej opowieści też, bo tam jest ten wątek taki miłosny, czyli wątek Roma i Julii. Z drugiej strony to jest takie nagromadzenie rzeczywiście współczesnych symboli. Trochę mnie pcha, powiem tak, ta symbolika w stronę takiego chocholego tańca wyspiańskiego. Tak. Czy trochę skoniecznie nie przesadził? To znaczy, czy nie ma za dużo grzybów w barszczu? Może skonieczny przesadził, ale może był to celowy zabieg. Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, ale współczesny świat, zwłaszcza rzeczywistość wielkomiejska, tych wielkich miast, ona przecież jest pełna symboli, informacji. Jest tak ciężka, co sprawia, że stajemy się chyba niewolnikami tego chocholego tańca popkultury i przede wszystkim ról społecznych, tak? Czyli społeczeństwo próbuje nas wtłoczyć w pewne role, do których, które nie są uszyte na naszą miarę i z których chcemy bardzo się wydostać. I być może skonieczny celowo nagromadził te wszystkie elementy, aby oddać to poczucie przytłoczenia. Tak? To poczucie, które coraz częściej towarzyszy młodym ludziom, młodzieży, która wciąż szuka swojej, prawda, tożsamości i drogi i też być może przetrwania w tej wielkomiejskiej przestrzeni. Tak, wielkomiejskiej dżungli. Dżungli, tak, prawda? Jakbyśmy powiedzieli, skoro też mówimy o tym zagubieniu, a dżungla symbolem tego jest. Dobrze, żeby Państwo się nie zagubili, w każdym razie prosto do kina zapraszamy końcem października na Brooklyn Zoo. Zapraszała Państwa dr Sylwia Frach. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to również. Spotkanie. A my widzimy się na koniec miesiąca, czyli 31 w naszym kolejnym programie, na który serdecznie zapraszam.